Hej, witam Was wszystkich bardzo gorąco na moim kanale, moi kochani, i zapraszam do obejrzenia pierwszego odcinka mojej nowej serii na moim kanale, czyli Magiczny Świat Rosalii. Ale zanim przejdziemy do rozgrywki, chciałabym najpierw się jeszcze przedstawić, jako że może niektórzy z Was są nowi na moim kanale, za co Wam bardzo dziękuję. Dla wszystkich, którzy jesteście tutaj długotrwałymi subskrybentami, również Wam wszystkim bardzo, bardzo dziękuję za to, że jesteście i za to, że wspieracie mnie i mój kanał, za to, że oglądacie filmy. Bardzo Wam wszystkim za to dziękuję. A dla wszystkich, którzy są tutaj nowi na moim kanale, również Wam bardzo dziękuję, że w jakiś sposób znaleźliście mój kanał i że tutaj jesteście i że oglądacie ten odcinek. Mam na imię Daria, mój kanał nazywa się Dalia. Na moim kanale najczęściej właśnie wstawiam filmy z grą The Sims, ale są też filmy z różnych innych aplikacji. Ostatnio również zaczęłam wstawiać bardzo dużo vlogów na moim kanale, szczególnie dotyczących mojego życia w Finlandii. Jak również filmy kulinarne zaczynają się pojawiać również na moim kanale. Mam też oddzielny kanał dla dzieci. Tutaj również na tym kanale teraz, który właśnie w tej chwili oglądacie, w planach mam również zrobić w przyszłości filmy z grami o Tomę, także jest tutaj bardzo duży wybór najróżniejszych rzeczy do oglądania, także mam nadzieję, że się Wam tutaj spodoba i że zostaniecie na dłużej. A wracając do tej rozgrywki, którą tutaj w tej chwili zaczynamy, to jak sam tytuł może Wam nasuwać, Magiczny Świat Rosalii, naszą główną bohaterką tutaj jest Rosalia, także tutaj jest Rosalia Marciniak, jak widzicie na... Ups, coś mi się ten ekran za bardzo rusza w tej chwili, dobrze. Jak widzicie, tutaj jest Rosalia Marciniak. Rosalia jest młodą dorosłą, dopiero co skończyła 18 lat. Nie ma żadnej rodziny, niestety, wychowała się w domu dziecka, jest sierotą, ale żyje sobie ze swoją ukochaną kotką Luną. I co tutaj specjalnego? Oj, Luna właśnie boi się trochę telewizora, jak widzicie, bo Rosalia zaczęła oglądać trochę telewizji. O, jak widzicie, a Luna nie bardzo, okej. Biedna Luna. W każdym razie, co specjalnego jest o Rosalii? Dlaczego zaczynamy tutaj robić serię dotyczącą Rosalii i jej magicznego świata? Właściwie to nie ma tutaj nic specjalnego dotyczącego Rosalii, jeżeli zadajemy w ten sposób pytanie. Rosalia jest zwykłą dziewczyną, z tym, że ma niezwykłe marzenia, także to ją wyróżnia spośród wszystkich innych, ponieważ Rosalia ma niezwykłe marzenia. Rosalia marzy, aby zostać największą w świecie czarownicą, albo jedną z największych w świecie czarownic. Ponadto marzy, aby spotkać kosmitów, marzy, aby spotkać wampirów, marzy, żeby założyć rodzinę z którymiś z nich, albo może nawet i dwie rodziny, kto wie, jak się jej życie potoczy. W każdym razie ma niezwykłe marzenia, aby właściwie spotkać w swoim życiu bardzo wiele supernaturalnych zjawisk, jak i supernaturalnych postaci, także tak, to jest Rosalia i jej niezwykłe marzenia. Generalnie chciałabym, żeby ta seria to była takie połączenie wszystkich tutaj supernaturalnych i takich ponadnaturalnych dodatków, jakie dostaliśmy do tej pory, to The Sims 4, także to generalnie chciałabym, żeby tak ta seria się wyróżniała. Rosalia mieszka tutaj w Oasis Springs, czyli po skończeniu 18 roku życia przeprowadziła się tutaj do Oasis Springs. Jak widzicie, Oasis Springs jest bardzo, bardzo, bardzo piękną miejscowością, naprawdę. Bardzo mi się tutaj zawsze podoba, chociaż nie zawsze tutaj moje simy mieszkają, ale naprawdę bardzo, bardzo podoba mi się ta miejscowość. I Rosalia mieszka w takim małym, małym domku. Wynajęła, właściwie może nawet nie wynajęła, wykupiła sobie ze wszystkich swoich oszczędności życiowych, które miała, wykupiła sobie taki mały, mały domek, jak widzicie. Także tak właśnie Rosalia mieszka. To jest domek, który otrzymaliśmy razem z dodatkiem akcesoriów bodajże, gdzie było życie takie minimalne, czy coś, o ile mnie pamięć nie myli, tak właśnie, ale... Wydaje mi się, że tak, że był taki dodatek z minimalistycznym życiem i tam właśnie ten domek można było otrzymać, to znaczy no, otrzymaliśmy wtedy ten domek, z tym, że ja oczywiście go trochę wyremontowałam oczywiście, także tak wygląda w tej chwili domek Rosalii. Właściwie to tutaj wszystko widać od razu, jak
jak się tylko spojrzy za pierwszym razem, ale w każdym razie to jest jej salon i sypialnia jednocześnie. Mamy tutaj łóżko Marfiego. Mam nadzieję, że jej to nie zabije, ponieważ to łóżko może zabić niestety. Ale inaczej, no nie wiem, no może i by się zmieściło normalne łóżko. Jeżeli będę miała z nim kłopoty, to wymienię w przyszłości, ale na razie niech sobie jest. Może uda nam się je troszeczkę, że tak powiem, podnieść na wyższy poziom, czy troszeczkę poprawić, żeby lepiej funkcjonowało. Także zobaczymy, zobaczymy. Tutaj jest łazienka, mamy też kuwetę dla kota. No i tutaj jest taka mała kuchnia, także generalnie Rosalia ma tutaj wszystko, czego potrzebuje. Nic więcej nie potrzebuje w zasadzie, jako że jest tylko sama z Luną. I jeszcze tylko chciałabym wspomnieć, jako że możecie się dziwić, dlaczego używam angielskich nazw, ponieważ moja gra jest w całości po angielsku, dlatego też wszystkie nazwy własne, jakie są w grze, będę używać w języku angielskim. Dotyczy to również miejscowości, także dlatego mówię, że mieszka w Oasis Springs. Nawet nie wiem do końca, jak to jest przetłumaczone wszystko na polski, ponieważ nigdy nie używałam gry w języku polskim, zawsze mam w języku angielskim tą grę zainstalowaną, dlatego też no, nie potrafię powiedzieć tych nazw własnych w języku polskim, ponieważ nie wiem, jak zostały przetłumaczone i dlatego też używam ich w języku angielskim. To takie tylko napomknięcie, żebyście wiedzieli i przejdziemy w tej chwili do rozgrywki. A żeby też nie tracić za dużo czasu... Oj, Luna naprawdę boi się telewizora. Biedna Luna. Oj, Rosalia, dobrze, wyłącz ten telewizor w takim razie, uspokój. Tak, pogłaszczemy Lunę. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy jej dać coś, jakiegoś łakocia, coś smacznego, tak. I co możemy jeszcze zrobić? Możemy porozmawiać z nią troszeczkę, możemy właśnie... O, możemy ją przytulić, tak. Możemy ją zdecydowanie przytulić. Ja mam nadzieję, że nie będziemy mieć tutaj wizyty sąsiadów za chwileczkę, ponieważ zazwyczaj jak się osoba wprowadza, to jest wizyta sąsiadów, a tak szczerze mówiąc chciałabym tego uniknąć. Chociaż nie pamiętam jeszcze, może właśnie grając bez kamery, może już miałam tą wizytę sąsiadów, tak szczerze mówiąc nie do końca pamiętam, bo tak szczerze mówiąc właśnie Rosalię i jej rodzinę już wykreowałam praktycznie pół roku temu, dlatego też nie do końca pamiętam, co tutaj się działo. Ale w każdym razie chciałabym, żebyśmy od razu przeszli do rozgrywki, także jak tylko Rosalia zajmie się Luną, za chwileczkę wybierze się w takim razie, żeby odszukać magiczny portal, ponieważ Rosalia całe życie czytała właśnie o magicznym portalu. Sorry Luna, ale tym razem z nami się nie wybierzesz. Tym razem wybierzemy się sami. Także tym razem Rosalia wybierze się sama. Ale wracając do tematu, chciałam powiedzieć, że Rosalia całe życie właśnie czytała najróżniejsze artykuły, najróżniejsze książki właśnie o tym, jak można zostać czarownicą, o różnego rodzaju magicznych zjawiskach, o różnego rodzaju supernaturalnych i ponadnaturalnych zjawiskach. Także Rosalia ma wiedzę teoretyczną naprawdę, naprawdę ogromną. Także Rosalia mniej więcej wie, gdzie szukać magicznego portalu, ale też nie do końca. Wie tylko, w której miejscowości taki magiczny portal się znajduje, dlatego też w tej chwili do tej miejscowości się udamy. Jeżeli uda nam się znaleźć magiczny portal, to będzie naprawdę super, ale jeżeli nie, to trudno, znajdziemy go w kolejnych odcinkach. A teraz mam nadzieję, że uda nam się również kogoś poznać, jakichś czarowników czy czarownice, ponieważ to również jest marzeniem Rosalii. Także wybierzemy w tej chwili Glimmerbrook. Glimmerbrook jest tym magicznym miejscem właśnie, gdzie znajduje się magiczny portal. Magiczny portal znajduje się gdzieś tutaj, generalnie mamy na mapie, także my wiemy, gdzie się znajduje, ale Rosalia tego nie wie. Ale może uda nam się właśnie kogoś poznać. Tutaj mamy właśnie magiczne rodziny czarowników i czarownic, którzy mieszkają właśnie w Glimmerbrook. O, tutaj jest pusty właśnie i mamy również bar. Może powinniśmy wybrać się najpierw do baru i poznać właśnie ludzi. O, to jest dobry pomysł. Właściwie nie musimy od razu szukać magicznego portalu, bo w sumie teoretycznie Rosalia najpierw chciałaby pojechać do Glimmerbrook i poznać ludzi, żeby dowiedzieć się, czy rzeczywiście to wszystko, co do tej pory czytała, to jest prawda. Także wybierzemy się najpierw do baru.
Dobrze, kochani, jesteśmy w tej chwili w barze wraz z Rosalią i mamy właśnie noc niedźwiedzi, także zobaczymy, co się tutaj będzie dzisiaj działo. Ponadto mam też kolejny achievement, także się bardzo z tego cieszę. I generalnie, kogo my tutaj mamy właściwie? Kogo my tutaj mamy? Mamy Bo Alonso. Bo nie wiem, czy ona jest czarownicą, czy nie, bo tutaj trudno powiedzieć. Mamy też tutaj Minerva. Minerva i kogo tutaj jeszcze mamy? Mamy Simeona. Dobrze, porozmawiamy sobie z nimi wszystkimi. Najpierw wejdziemy i będziemy, tak, będziemy tutaj robić dobre wrażenie. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić dobre wrażenie. Bo właśnie ogląda chyba jakiś horror, nie jestem pewna. Oj, tak to wygląda, wow. Rzeczywiście, właściwie to tego nigdy nie widziałam, ale wygląda to jak horror, tak. Dobrze, ale nie, bo nigdzie nie wychodź, ja chciałam z tobą porozmawiać. Przedstaw się właśnie tutaj przyjaźnie. Nie, dobrze, Minerva właśnie wychodzi, ale mamy tutaj kolejnego pracownika, to jest Zachary. Czy mi się wydawało, czy ktoś tutaj latał? A nie, niedźwiedzie przychodzą właśnie, tak, rzeczywiście, nie, noc niedźwiedzi, zapomniałam. Dobrze, porozmawiajmy troszeczkę więcej z Bo, nie będziemy jej pytać, czy jest syreną, bo to nie bardzo tutaj, ale możemy porozmawiać właśnie o ulubionych autorach książek. O, ale mamy tutaj niedźwiedzi, ja nie mogę. Dobrze, o czym jeszcze możemy z nią porozmawiać? Możemy również... możemy... Nie, odchodź, Bo. Jeszcze z tobą nie skończyliśmy. Dobrze, ale zaczniemy. W takim razie zapytamy ją najpierw, jaki jej mija dzień. Oj, ona nie jest w dobrym humorze, niestety nie jest w dobrym humorze. Co możemy zrobić, żeby jej ten humor poprawić, tak? Co możemy zrobić, żeby jej ten humor poprawić? No nie będziemy pytać, jak wygląda, ale możemy porozmawiać też o jakichś najnowszych książkach. O, właśnie, zapomniałam wam powiedzieć, właśnie, jakie zainteresowania ma Rosalia. Ojej, już dobrze, zaraz do tego przejdziemy, ale możemy po prostu podyskutować i możemy wtedy zapytać ją o czym się zajmuje, tak? Możemy zapytać, czym się zajmuje, a wracając do Rosalii, jak ja mogłam zapomnieć Rety? Relationship, to nie jeszcze, właśnie, pracy jeszcze żadnej nie ma, ale mam nadzieję, że jej coś znajdziemy. Zawsze mi się myli tutaj w tym menu, co gdzie jest. Tak, Rosalia właśnie jest bardzo zainteresowana książkami, bardzo szybko się też uczy, jest romantyczką i jest oczywiście miłośniczką kotów. Także to jest właśnie Rosalia, a jej życiowym właśnie takim marzeniem tutaj to jest, aby właśnie zostać jakąś wielką czarownicą. Także spróbujemy jej w tym pomóc. Dobrze, Rosalia, porozmawiaj jeszcze trochę z Bo, ponieważ bardzo bym chciała, żeby ci się to udało. Kogo my tutaj mamy? Bo, Bacon? Bo, Alonso. Wow, czyżby oni byli spokrewnieni, czy jak? Nie wiem. Tutaj mamy jeszcze Venkat. Kogo tutaj jeszcze mamy? Mamy Wren. Mamy Ivan. Darrell, wow, bardzo dużo ludzi w tej chwili tutaj jest. Ace, Ryland, okej. Okay. Mamy tutaj w zasadzie bardzo dużo ludzi, z którymi w tej chwili możemy sobie porozmawiać. Także jak skończymy z Bo... jak skończymy z Bo, to wtedy będziemy mogli właśnie porozmawiać też z innymi, bo bardzo często odwiedza właśnie ten bar. Ale czym się zajmuje, to nie wiem jeszcze. Zaraz się dowiemy, mam nadzieję. Tak, powiesz nam, czym się zajmujesz, bo byłoby miło. Byłoby miło. Właściwie ona jest całkiem sympatyczna, nieprawda? Powiesz nam, czy się zajmujesz, czy nie. Chyba, że twoim głównym zajęciem jest odwiedzanie tego baru. Bardzo możliwe.
Bardzo możliwe, ale w każdym bądź razie właśnie dzielą wspólne zainteresowanie książkami. No dobrze, bo chciała pójść, nie była w najlepszym humorze, to porozmawiamy z kimś innym. Porozmawiamy z Rylandem tutaj. Także przedstawimy się przyjaźnie. Może właściwie zamówimy sobie jakiegoś drinka, czemu nie? Możemy... No nie, zamówimy raczej dla siebie, tak? To może nie do końca, bo jeszcze nie znamy za bardzo ludzi, tak? Ale możemy zamówić... Co my możemy tutaj zamówić? Możemy zamówić właściwie to... No, kasy trochę mamy, także... Ale możemy zamówić... Wow, ale jak trudno jest coś zamówić! Dobrze, zamówimy Juice on the Rocks. Czemu nie? A z Rylandem chciałabym, żebyśmy porozmawiali. Czy ty się przedstawiłaś? Nie, jeszcze nie. Dobrze, to zamów drinka i przedstaw mu się. Zobaczmy ciebie, Ryland, tutaj z bliska. Ryland, gdzie ty idziesz? Aha, porozmawiać z Rosalią. O, bo wróciła do baru, także rzeczywiście tutaj często przebywa, jak widać. Dobrze, a z kim ty w ogóle rozmawiasz? Z tym niedźwiedziem rozmawiasz? Z Ivanem? No cóż, wow. Ryland... Pokaż się tutaj, chwilę, stop! Przestań się ruszać! Pokaż się tutaj, Ryland. Wiesz co? Ten make-up to już chyba wyszedł z mody. No, zdecydowanie. No dobrze, ale porozmawiamy z nim, ponieważ chcemy się dowiedzieć, czy tutaj są właśnie czarownicy i czarownice, czy nie. Oj, o, teraz Rosalia nie jest w dobrym humorze, ponieważ za dużo niedźwiedzi naokoło. No cóż, przykro mi, Rosalia, ale w każdym razie, kogo ja, nie, z kim ja chcę rozmawiać? Gdzie jest Ryland? Tu jest, z nim chciałam rozmawiać. A gdzie jest mój drink? Ktoś ukradł mojego drinka. Dobrze, ale nie będziemy tutaj go obrażać, ani nic z tych rzeczy. Porozmawiajmy z nim. Dlaczego wszyscy gdzieś odchodzą? Dobrze, zapytajmy go, jak mu mija dzień. Poznajmy go troszeczkę lepiej. Co jeszcze możemy zrobić? Wow, z tą nocą niedźwiedzi tutaj naprawdę jest jedno wielkie... Czarodziej! Jedno wielkie zamieszanie. Dobrze, ale... Tak, porozmawiamy, jak bardzo kochamy koty i musimy zdecydowanie poznać tutaj jego, ponieważ ja wiem, że Morgan jest czarownikiem i na pewno musimy go poznać. Dobrze, przywitajmy się z nim również. Możemy przywitać się z szacunkiem, czemu nie, tak? Ponieważ my mamy wielki szacunek do czarowników, także przywitajmy się z szacunkiem. Także tam pójdziemy, bo dobrze, super, powiedziała się jej goodbye, fajnie. Ale te niedźwiedzie rzeczywiście na nas bardzo źle działają, jak widzicie, za dużo tych niedźwiedzi. Dobrze, przywitałaś się, super. Ale on chyba też nie jest w dobrym humorze, może to też z powodu niedźwiedzi. Dobrze, ale możemy w takim razie podyskutować z nim troszeczkę. Wow, nie jest w dobrym humorze, na pewno. Dobrze, ale porozmawiajmy troszeczkę z nim. Co jeszcze możemy zrobić? Nie, nie odchodź, nie odchodź, proszę cię. Gdzie ty idziesz? Poczekaj, bardzo chcę z tobą porozmawiać. Możemy podyskutować też o książkach. Widocznie też jest miłośnikiem książek. Wow, zdecydowanie, za duży chaos z tymi niedźwiedziami. Dobrze, co jeszcze możemy zrobić? Poznamy go troszeczkę lepiej właśnie. Możemy też również zapytać. O, jest tak miłośnikiem książek, tak jak myślałam. Możemy też zapytać go jeszcze raz, jak mu mija dzień. Po prostu poprawimy mu humor. O, jest ambitny. Wow. Oj, nie jest w dobrym humorze. Jest zdecydowanie w niedobrym humorze. Co możemy zrobić? Możemy porozmawiać właśnie o tym, jak bardzo kochamy koty. Może też kocha koty. Co możemy go jeszcze zapytać? Podyskutujemy trochę dłużej. Naprawdę musimy mu poprawić humor, ponieważ bardzo bym chciała, żebyśmy mieli z nim dobry kontakt. Możemy trochę poplotkować o niedźwiedziach. Czemu nie? Możemy powiedzieć... A te niedźwiedzie to jest takie denerwujące, nie zgadzasz się? Zgadzasz się właśnie, ja mówię... Strasznie denerwujące te niedźwiedzie naokoło. No, bo są denerwujące. Możemy go zapytać, czym się zajmuje. Ciekawe, czy nam odpowie.
Oj, tak, zgadza się z nami, tak. Ski lupka. Niedźwiedzie są zdecydowanie, zdecydowanie, no właśnie, denerwujące tutaj, tak, i jest bezrobotny. Morgan jest bezrobotny, no dobrze, ale możemy w takim razie, no nie będziemy mówić, że boimy się wampirów, wręcz przeciwnie. My bardzo jesteśmy tutaj zainteresowani, właśnie tak słowo mi uciekło. Jesteśmy bardzo zainteresowani, aby poznać wampiry, także naszym marzeniem jest poznać wampiry, także zdecydowanie tak. Nie będziemy mówić, że się boimy. Możemy właśnie powiedzieć, że nam się podoba życie wampirów, ale nie będziemy tutaj gadać o wampirach. Porozmawiamy jeszcze trochę o kotach. Mi zależy, żeby poprawić mu humor. O, on jest smutny. Dlaczego jesteś smutny? Możemy porozmawiać o ulubionych autorach. Oj, i Rosalia jest zmęczona, ale i tak dzisiaj dużo osiągnęliśmy, ponieważ poznaliśmy Morgina. Ja wiem, że on jest zdecydowanie czarownikiem. Także dużo, dużo osiągnęliśmy. O, czy niedźwiedzie już się wyniosły? Oj, spoko, super, niedźwiedzie się wyniosły, dlatego też już jest taki spokój. Nie, jeszcze się z nim nie żegnaj. Dlaczego? Nie, no, ojej, ty jesteś smutny. Porozmawiajmy o twoim, o twoich kłopotach. Powiedz nam, dlaczego jesteś smutny. No, co się stało? Co się stało? Powiedz nam. Oj. Powiedz nam, co się stało. Powiedz nam, co się stało, czyżby Voldemort powrócił. Nie, no ale dlaczego odchodzisz? Dlaczego odchodzisz? Tak, Rosalia jest romantyczką, super, ale widocznie Morgan zdecydowanie nie jest romantykiem, przynajmniej. Oj, ale chociaż się pożegnajmy, dobrze? Albo może... pooglądajmy trochę razem gwiazdy. To często poprawia nastrój, także spróbujemy pooglądać trochę gwiazdy razem, a następnie będziemy mogli się po prostu pożegnać, bo Rosalia też już jest bardzo zmęczona. I w końcu nie wiem, czy tego drinka otrzymaliśmy, czy nie. Wydaje mi się, że ktoś nam ukradł drinka, ale nie jestem do końca pewna. Jestem prawie pewna, tak, że ktoś nam ukradł drinka. Pooglądacie razem gwiazdy? Super, super. Ja bardzo lubię oglądanie gwiazd, tak, chociaż tak szczerze mówiąc interakcja, jeśli chodzi o oglądanie gwiazdy właśnie w The Sims 4 jest, no nie wiem, taka najmniej romantyczna w moim odczuciu. Najlepsza chyba była właśnie w dwójce w Simach. Tak, jestem przekonana, przynajmniej oczywiście w moim odczuciu, właśnie najlepsza interakcja to była w dwójce. Oj, ale poprawiliśmy mu humor, jest w tej chwili zainspirowany i może za chwileczkę będziemy już przyjaciółmi, byłoby fajnie. No właśnie tak, Rosalia przed chwilą miała bardzo romantyczny humor, ale już znowu jest wykończona, poza tym musi do kibelka, także za chwileczkę będziemy musieli się pożegnać z Morginem, ale cieszę się, że udało nam się poprawić mu humor i cieszę się, że go poznaliśmy, także to jest naprawdę wielkie, wielkie osiągnięcie w tym odcinku, że udało nam się poznać czarownika. Nie mamy jeszcze informacji o portalu, ale w przyszłym odcinku możemy na przykład zaprosić Morgina do nas i możemy w takim razie z nim dłużej porozmawiać, może nam coś opowie. O, możemy podzielić się jakimś sekretem z Morginem, czemu nie? O, możemy się podzielić sekretem, że jesteśmy zainteresowani czarownicami i czarodziejami, że chcemy zostać właśnie najlepszą czarownicą tutaj w wszechczasów. Także zobaczymy, co nam na to powie. Ale później się pożegnamy. Gdzie my się tutaj możemy pożegnać? No nie wiem. Na razie nie widzę interakcji, żeby się pożegnać. Możesz się pożegnać, czy nie? Czy on po prostu odejdzie? Tak! Nie. Tak! Oj! Jakie miłe! Dobrze. No dobrze, możemy się z nim szybko pożegnać. Czekaj, pauzę. Chwilę, nie, zaczekaj jeszcze, zaraz pójdziesz do łazienki, chcę się tylko pożegnać, czy jest interakcja, czy nie, bo jak nie ma interakcji, to po prostu idziesz do łazienki. O, jest tak, pożegnaj się po prostu z nim, było bardzo miło cię spotkać, Morgan, naprawdę jesteśmy przeszczęśliwi, że udało nam się ciebie spotkać dzisiaj w tym odcinku. Dobrze, pożegnajmy się, a następnie idź do łazienki, także...
Tak, czy jest tutaj podział? Nie, są dla obupłciowe, także łazienki są obupłciowe, także idź do którejkolwiek. Naprawdę bardzo miło było nam Ciebie poznać, Morgan. Cieszymy się, że poprawiliśmy Twój humor. I tak, wracając do Rosalii, damy jej troszeczkę prywatności, ale następnie, Rosalia, może zamówisz coś tutaj w barku, jako że raczej nie będzie czasu, żeby coś przygotowywać, także zamów sobie coś do jedzenia. Co możemy zamówić? Możemy zamówić sobie. Bardzo duży wybór właściwie. Możemy zamówić sobie frytki teraz, czemu nie? W końcu w barze jesteśmy. Możemy też zamówić drink i chciałam w końcu ten juice on the rocks. Także bardzo proszę, daj mi mojego drinka, którego wcześniej ktoś mi zapewne ukradł, ponieważ ja drinka nie widziałam. Nie wiedziałam, ktoś mi chyba ukradł tego drinka. O, bo się świetnie bawi, jak widzę tutaj. I rzeczywiście, rzeczywiście, bo musi tutaj przebywać bardzo często. Wow, piąta rano. Dobrze, piąta rano. Także wreszcie możemy dostać. Niedźwiedzie nam chyba ukradły drinka, podejrzewam. Niedźwiedzie nam ukradły drinka. Wcale bym się nie zdziwiła. Wcale bym się nie zdziwiła. Także poprosimy też o drinka. Byłoby miło. I co? Nie dostaniemy w końcu drinka? No patrz, pożegnał się i poszedł. Nie dostaliśmy drinka. Ach, trudno. Zjedz swoje frytki, chociaż dostaliśmy frytki, tak? Cieszmy się chociaż z tego, co mamy. I zaraz będziesz wracać do domu i będziesz szła spać, jako że już jest, tak, 6 rano, wow. Bar już jest zamknięty. No dobrze. To wracamy w takim razie do domu. Rosalia wróciła do domu i jest naprawdę wykończona. Zobaczymy jeszcze tylko, czy łóżko nas nie zabije, bo podobno właśnie kiedy potrzeby są tak niskie, łóżko może zabić, ale mam nadzieję, że tym razem nas nie zabije. Miejmy nadzieję, dlatego też jeszcze chcę Wam to pokazać, tą interakcję. O, na szczęście łóżko działa super, także tym razem wszystko się udało. Dobrze, Rosalia, proszę Cię, idź spać, bo tutaj nam zaraz padniesz ze zmęczenia. A ja tak, ojej, iść dobrze. Oj, Luna też będzie spać jak słodko. W każdym razie, kończąc tutaj, może na Lunie, czemu nie? Skończymy na Lunie. Luna, jesteś słodziak, jak nie wiem, słodka Luna. W każdym razie bardzo, bardzo Wam wszystkim dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Właściwie dzisiaj całkiem dużo nam się udało osiągnąć, bo poznaliśmy Morgina. Bardzo się cieszę, że udało nam się poznać czarownika, jako że wiem, że on jest czarownikiem, chociaż jeszcze nam się do tego nie przyznał. Ale w przyszłym odcinku mam w planach, abyśmy mogli zaprosić Morgina właśnie do nas. I co jeszcze? Rosalia pewnie będzie musiała znaleźć sobie jakąś pracę również, ponieważ jakby nie było, nauka zaklęć i wszystkiego, tak, to będzie pewnie raczej jej hobby, przynajmniej czasowo, do czasu, aż nie zarobi troszeczkę więcej pieniędzy. Także tego możecie się spodziewać w kolejnym odcinku. Ja jestem super podekscytowana tą serią. Naprawdę bardzo, bardzo mi się już podoba. Nie mogę się doczekać nakręcenia kolejnego odcinka. A mam nadzieję, że również ten odcinek się Wam spodobał. I bardzo, bardzo dziękuję Wam za to, że oglądaliście i za to, że tutaj jesteście i za Wasze wsparcie. I przepraszam, że mi się język plącze. W każdym razie bardzo Wam za wszystko dziękuję i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!